Gerald zaprasza na wrzyć hędożone przygody Purposa. Pozdrawiam, Jacek Rozenek. Bywaj. No hello, tutaj Purpos. Witam w TNT Games. Bardzo wam się ostatni raz jak nagrywałem z Vertezem, bodajże, to bardzo wam się to podobało. I stwierdziłem, że nagram sobie jeszcze jeden odcineczek. Może zacznijmy od... 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 Od Wizards, cokolwiek to jest, bo ja nawet nie wiem co to jest, szczerze powiedziawszy. I nigdy w to jeszcze nie grałem. Aż jestem ciekaw. O, ale mi się nie, nie pykło, bo wszedłem do innego, do, do gry, która już się kończyła, także zaczniemy sobie jeszcze raz od czegoś innego. Do czego by tu wejść? Do czego by tu wejść? Ale dużo ludzi. O, Bowsprit. Dobra, zacznijmy sobie od bo myślę, że to nam szybko pójdzie. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Ja na Bowsprit mam taką taktykę, że głównie jednak nastawiam się na uciekanie, czyli na parkura, bardziej niż na atakowanie kogoś, bo jak tylko zaczynam kogoś atakować, to lipa z tego straszna wychodzi. Jutro najprawdopodobniej na moim kanale o godzinie 14, czyli jak zwykle, będą kripsy z Crazysem. Myślę, że czekaliście na to. A jeżeli wszystko się dobrze ułoży, to pojutrze będzie jakiś Escape z selo. Wiem, że czekaliście na escape, wiem, że czekaliście na odcinki z Aiselo, także mm, postaramy się to nagrać. Co prawda w tym momencie jestem mocno zabiegany i mam strasznie mało czasu, ale dla Was znajdę czas zawsze. Ale dziwno, Jo ja Jopierdziut. Tu jeszcze nie grałem. Ale to będzie. A bo tam jest jeszcze poziom niżej. Dobra. Kumam. Jak ktoś już tam spadł. Dobra, ja będę tutaj na razie tylko parkurał skuteczniał Ona na, na tyle długo, na ile y, starczy mi moich cudownych umiejętności parkurowych. A jestem w tym doskonały przecież. Oczywiście to sarkazm. Nawet nie ironia. Chociaż. Idzie mi całkiem nieźle. Dobra, 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 dobra. Fuck fuck fuck, 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 fuck. No to już zacząłem rewelacyjnie, jak widać. Mam jednego double jumpa tutaj, dobra. Bo właśnie przeczytałem sobie, że mam tutaj double jumpa. No to już go wykorzystałem. Rewelacyjnie zacząłem ten odcinek, po prostu jestem niesamowity, chociaż nie spadłem jako pierwszy. To już jest ogromny sukces, według mnie. Dobra, idziemy na inną gierkę. Jednak chyba nie jestem yy, najlepszy w, y, w splifie. Yy, TNT Run. Tak, chciałbym pójść na TNT Run. TNT Tag. Może być TNT Tag w sumie. TNT Tag też jest śmieszne. Pobawimy się w berka. Mr. Purpose has joined. No, szybko dołączają, także. Myślę, że za chwilę zaczniemy zabawę. To jest o tyle śmieszna gierka, że... No, to taki klasyczny berek. No Kiedyś się bawiło w to na podwórku, dzisiaj się bawi w Minecrafcie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Strasznie długie te oczekiwania na grę są, Ale może yy, ewentualnie opowiem wam w tym momencie historię skoków... Na... Nie, dobra, to już oklepany żarcik. <laughs> Purpuz żartowniś. <się. śmiech> Kto by pomyślał, piszcie mi w sumie podpowiedzi. O, świetnie, nie ma to jak trafić. Dobra, jest, jest, pozbyłem się, pozbyłem się taga. Piszcie mi w komentarzach propozycje na minigierki jakie chcielibyście oglądać u mnie na kanale. Tylko wiecie co, ja niespecjalnie przepadam za um, gierkami PVP czysto. Czyli. Jakieś The Walls czy coś w tym stylu, to mnie nie bawi. Raczej jakieś y, zręcznościówko sprawnościówki, jakbyście mi takie podpowiadali, to bardzo chętnie na przykład. No nie no, takie rzeczy y, jak Vampire Z to jeszcze mogą być. Ja mówię o takim klasycznym PvP. Poza Survival Gamesem to dla mnie y, PvP mogłoby w Minecrafcie nie istnieć. A Survival Games lubię tylko i wyłącznie z tego tytułu, że. Y, no to ma jakiś tam klimat z filmem związany i podoba mi się zdobywanie przedmiotów. Nie, że wszyscy mają takie same szanse ze startu. Znaczy no, wszyscy mają takie same szanse ze startu. No ale wiecie o co mi chodzi, nie? Dobra, ukryłem się. Marnie, bo marnie, ale się ukryłem. Byle mi się tylko teraz nie trafił. Jest nie trafił mi się TNT tag na, na wstępie. Dobra, tam się chłopaki ganiają z dziewczynami. Na dole. Nie odpadłem w pierwszej rundzie. To już jest dla mnie ogromny sukces. Także zobaczymy, co mi podpowiecie w komentarzach. Ja bardzo chętnie przyjmuję wszelkie propozycje. Tak jak Wam mówiłem w QA, którego może oglądaliście, może nie, nie przepadam za gierkami strzelankami typowymi typu CSGO, dlatego. No, nagrywam go jak chcecie, ale robię to w miarę rzadko, bo po prostu tego nie lubię. No i robię to. Yy, ja strasznie lamie w to. Nie jest, nigdy nie byłem w to. świetnie, świetnie, Purpose. Jestem, jestem z ciebie dumny. Yy, nigdy nie byłem fanem tego typu gier, dlatego wychodzi mi to, jak mi wychodzi, i, i, i wtedy tak. No nie lubię. No nie lubię po prostu. No. O, tam jest kilku gości. Jakbym dostał teraz taga. Nie, nie dostałem taga. Świetnie, czyli mogę się dalej ukrywać. Tam się chłopaki ganiają. Dobrze, dobrze. Mógłbym nie dostawać taka do końca gry. Byłoby fajnie, może wreszcie bym coś wygrał. Bo poza y, SG, czyli Survival Gamesami, to tylko, tylko lamie. Cały czas przegrywam. No w Hide and to teoretycznie jestem tam już w miarę dobry, bo w miarę wiem o co chodzi, ale jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło jako Hunter wygrać. No to bolesne. Bo chciałbym od czasu do czasu wygrać. Dobra. Time 10 sekund do końca. I coś czuję, że w tej rundzie dostanę taga na głowę, więc sobie obczaję już wcześniej ofiarę. No, wybuchać. Kabum, poszło. No i dostanę taga, czy nie dostanę taga? Bo jeżeli dostanę, to mam ofiary. Dwie tam na horyzoncie. To pod Nie dostałem taga, ale fajnie. Kolejna runda i nie mam taga. taga taka, taga, taka. Nie jestem berkiem. Nie, tutaj wszyscy biegają bez. Może coś się zbagowało i tutaj nikt nie dostaje teraz. <laughs> Ale by było śmiesznie. Darmowa wygrana. Kolejna ofiara. Taka w razie W. Optifina ma tą. Yy... O! Wow, a to co? Dlaczego ja nie mam skina? Co to się porobiło? Co ten Mojango Microsoft wyczynia znowu? 12 playersów zostało Ofiara, ofiara, ewentualna ofiara? Ty. Ty będziesz moją ewentualną ofiarą. Nie dostałem, ale czat. Mam dzisiaj mega farta. Kolejny raz nie dostałem. Taga. Siemasz gościu? No, siema, siema. A w razie wóty będziesz też mnie miał. Ja wolę się trzymać za twoimi plecami, bo jakby się czas skończył i bym ja dostał taga, to pik w plecy. Weź mnie nie bi, hamie. Mhm. Też chcesz mnie, mnie mieć na oku w razie w? No, kolejno bez TNT Na głowie. Gościu. <coughs> Nie, dalej mam <śmiech> lekko <śmiech> chore gardło. Także mogę trochę chrypieć. <laughs> no, patrzcie, nie dostaliśmy jeden i drugi taga. Zostało tylko 8 playersów. Pięknie. No przestań! Co za ham? Nie lubię takich. O Jezu, głos mi się łamie. W gardle mnie drapie, ale ja będę nagrywał. Będę nagrywał specjalnie dla Was. Bo jestem hardcorem. <laughs> No dobra. Powoli... Tracę głos. Chyba odzyskałem. Albo i nie. Nieważne. O! Kolejna runda. Ja kolejny raz nie dostałem taga. Lubi mnie ta gra. Napiszcie mi chore gardło mocy po raz drugi. Ostatnio już pisaliście, ale... Pomogło, pomogło. Jak napisaliście wtedy, to naprawdę pomogło, i, 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 i przeszło mi te, ten ból gardła na jakiś czas. Aż do dzisiejszego odcinka, widzicie? Ja tyle gadam do Was, że, że po prostu tracę głos. Dobra. No, zostało nas naprawdę niewielu. On jest odwrócony do mnie plecami. Jakbym dostał teraz. Taka? Nie. The fuck! DA fuck, the fuck, the fuck, the fuck! Przeniosło nas na środek. Ale hardcore, ale hardcore, dobra. Tamten sobie pobiegł w ten, tym kierunku. Dobra, bardzo mi się to podobało, bo mnie nie zauważył. Gdzie jest ta górka? Gdzie jest ta górka? Muszę się dostać z powrotem na szczyt jakiejś górki. Bo zbyt ryzykownie sobie tak biegać po prostu. Nawet widzicie, nigdy nie dotarłem do tej fali i nawet nie wiedziałem, że. Aha, tu sobie gość za mną biegnie, a jego ja nawet nie zauważyłem. Jest, jest ta góra. Dobra. Mam nadzieję, że mnie nie przeniesie znowu na środek. Chyba, że za każdym razem nas teraz będzie przenosił na środek. Nigdy nie dotrwałem do tej fali i nawet nie wiedziałem, że tak... tak się robi. Fucking... Dobra. Dobra, jest dobrze. Jednakowo, że będzie nas co fale teraz przenosić. Czyli przetrwa najlepsze, mówiąc krótko. Łaaa, goni mnie, goni mnie. Dostałem... Dostałem! Gdzie oni są? Gdzie oni są? Pochowali się. Nie mam szans. Nie mam szans. Już się pochowali. On sobie musiał akurat, kurna, obrać mnie za cel. No rewelacja. Ale dobra, bo w pierwszej piątce to już spory sukces. Jeszcze tego TNT Runa bym sobie zrobił i byłoby miodnie. TNT Run. 9 osób. Dobra, jedziemy. Już 12. O, tą planszę akurat lubię. Jest duża. Dużo czasu na przemyślenia. Jeden double jump. Będzie dobrze. Myślę, że sobie tym razem poradzę. 3 za 30 sekund grę mhm. Tam jest TNT. Nie można nikogo bić. Ale szkoda. 15 sekund do startu. 15 seconds to launch! 10 dziewięć, jedziecie, jedziecie, jedziecie! Ja tu już chcę skakać, znaczy skaczę cały czas, ale chcę skakać i uciekać przed opadającym TNT. Tylko nie jestem przekonany, czy to przypadkiem nie jest tak... ...że tu jest tylko jeden poziom ze względu... Nie, jest kilka poziomów, to dobrze. Dobra, rozwalamy jak najwięcej tego TNT. Że tam już ludzie pospadali? O matko, to są dobzi. I kolejny spadł. Nie no, to ja aż tak nie lamię. I kolejny spadł. No dobra, zaczyna się robić ciasno, to już mogę zrozumieć, że ktoś spadł. Ale tych pierwszych to kompletnie nie rozumiem, bo ja nie jestem mistrzem parkura, a nawet powiedziałbym, że jestem bardzo słaby w parkura. A, a, a jakoś się trzymam. Mhm, od razu 10 poziomów w dół, najlepiej, porpos. Ale tak to jest właśnie. Jak już się źle trafi, to... na całego. Lubię biegać po krawędziach, żeby nie marnować bez sensu klocków. Mhm, no chyba, że ktoś zaczyna mi przecinać drogę. Jestem zdziwiony, że mam aż tyle FPS-ów, bo ostatnim razem jak tu byłem, to prawda, wtedy renderowałem też film, to też, to też zmienia postać rzeczy, no ale... Patrzcie, jeszcze wszyscy skaczą. Byle nie być pierwszym, który spadnie! Cholera jasna, dobra, nie jestem pierwszy, już ktoś pospadał. Ale to zlamiłem to ostatnie, fucking... Musiałem użyć double jumpa, bo trochę się przestraszyłem. Niedobrze, 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 to było bardzo niedobrze. Uff, emocje na maksa, bo ja naprawdę rzadko się emocjonuję grami. Zresztą chyba zdążyliście już zauważyć, że raczej nie jestem z tych krzycząco denerwujących się. No ale to zlamiłem na maksa. Ale wy lubicie moje lamienie, prawda? Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.